Szkatuła Waltora. Alfea jest dla mnie drugim domem. Mam was, wróżki, Skaja. Trudno mi uwierzyć, że znów tu jestem. Czuję się, jakbym nigdy nie wyjeżdżała. Odkąd Tekna wróciła, znowu jesteśmy prawdziwym klubem Winx. Masz rację. Gdy jesteśmy razem, nic nie jest straszne. Nawet Waltor? Co tam Waltor? Bardziej przejmuje się jutrzejszymi zajęciami z Griseldą. Pewnie da nam w kość. Wiesz, brakuje mi Skaja. Chciałabym spędzać z nim więcej czasu. To dlaczego od razu do niego nie zadzwonisz? Teraz? Przecież jest środek nocy. Założę się, że nie śpi, tylko myśli o tobie. Zgoda. Co się stało? Nie ma go w pokoju. W takim razie gdzie on może być o tej porze? Nie denerwuj się, Blum. Facetów zawsze dokądś gna. Formacja beta. Raz, 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 raz. Drużyny B i S na pozycję. Drużyna S, mamy czarownicę. Drużyna B, ani śladu Waltora. Tu drużyna K. Jesteśmy w podziemiach, walczymy z potworami. Drużyna H, unieszkodliwiliśmy ostatniego potwora. Świetnie, na razie to wszystko. Lecimy do dyrektora Saladina i pani Griffin. Zatem to prawda, że Waltor zniknął. Tak, próbujemy go zlokalizować. Póki co chmurna wieża znowu należy do was. Nie dziwne, że zniknął. Wcześniej splądrował nasz skarbiec zaklęć. Strach pomyśleć, co teraz zrobi. Przepraszamy, pani Griffin. Czujemy się okropnie. Nasze czary na nic się zdały, a najgorsze, że na koniec zaczęłyśmy służyć Waltorowi. Nie mogę winić was za to. Znalazłyście się w kręgu mocy dużo silniejszej niż wasza. Straciłyście kontrolę, dlatego nie mamy wyjścia. Razem ze szkołami Alfea i Czerwona Fontanna musimy wystąpić przeciwko Waltorowi. To mają być zajęcia? A w ogóle to dokąd nas wywieźli? Coś o tym słyszałam. To teren ćwiczeń, który Faragonda wymyśliła dla czarodziejek Enchantixu. Uwaga, dziewczęta! Zaczynamy nasze wyjątkowe zajęcia. Widzicie tam te dziwne istoty? To wyjątkowo rzadki gatunek pochodzący z antymagicznego wymiaru Negatus. One wysysają magię! Tylko wyjątkowo silne zaklęcie połączone z olbrzymią koncentracją są w stanie powstrzymać je od absorpcji. Na mój znak zaczną pobieranie. Musicie je zatrzymać, zanim poczujecie sprzężenie zwrotne. Trochę się boję. Utraconej magii nie da się już odzyskać, Floro. Ty pierwsza. Poradzisz sobie. Gotowa? Zaczynamy! Dobrze, Floro! Następna! Blum?
zagranie. Zwiększenie tarcia cząsteczek powietrza wokół potwora spowolni jego reakcję. Chyba traci kontrolę. Musisz jej pomóc, Griseldo. Nie, poczekajmy jeszcze chwilę. Nie do wiary! Złapię cię, Bloom! Poradziłam sobie? Odparłaś złą energię Negatusa, ale straciłaś kontrolę nad swoją mocą. Nie zamierzam cię okłamywać. To, co pokazałaś, dalekie jest od ideału. By uzyskać moc Enchantixu, potrzebne jest poświęcenie. Ty zdobyłaś ją jedynie siłą woli, to nie to samo. Ale dzięki temu uratowałam przyjaciół. Przecież o to chyba chodziło, prawda? Moja moc bardzo przydała się w walce z Valtorem. Nie wiem, na czym polega siła twojej woli, ale Valtor niestety zniknął. To znaczy, że nikt nie wie, gdzie on teraz jest? Najważniejsze, że chmurna wieża jest znowu wolna. Tak, ale tylko Valtor wie, co się stało z moimi prawdziwymi rodzicami. Muszę go znaleźć i wiem, jak to zrobić. Co masz na myśli, Bloom? Mocą ognia smoka potrafię się połączyć z magią Valtora. Dzięki temu wyczuję, gdzie on teraz jest. Bloom, odwiedziłaś niedawno planetę Pyros. A potem wymiar Omega. Powinnaś trochę czasu spędzić z przyjaciółmi. Zapomnij o Valtorze. Dzięki zaklęciom wykradzionym z archiwum Chmurnej Wieży zgromadziliśmy tyle wiedzy, że nawet ja jestem pod wrażeniem. Niedługo stanę się największym czarnoksiężnikiem w historii całego wszechświata. Te księgi naprawdę mają taką moc? Tak. Magia w nich zawarta jest tak potężna, że musi upłynąć trochę czasu, zanim ją okiełznam. Więc jak zamierzasz to zrobić? Nie możemy pozwolić, żeby te zaklęcia obróciły się przeciwko nam. Spokojnie, pomyślałem już o tym. Musimy posiąść pewien przedmiot. Jeden z tych, które trzymają w Muzeum Magii w Magix. Zakupy w Magix, to jest to! Jesteś pewna, Stello, że nic nam nie grozi? Jesteśmy tu same, a Valtor grasuje na wolności. Nie denerwuj się, Bloom. Właśnie dlatego przygotowałam pewien drobiazg dla każdej z was. Pozwólcie, że go wam zademonstruję. O, śliczny! Patrzcie, te stroje zostały specjalnie zaprojektowane, by chronić nas przed wścibskim wzrokiem Valtora. A co najważniejsze, są po prostu prześliczne. Pięknie wyglądasz, Floro. Pokaż, co masz dla nas. To zasługa królewskiego krawca. Choć długo musiałam tłumaczyć, co to jest płaszcz od deszczu, na Solarii nigdy nie pada. Fajnie im. Bloom? Aha. Wszystko w porządku? Tak, trochę tylko denerwuję się, że możemy tu spotkać Valtora. Spróbuj cieszyć się chwilą. Cisza i spokój nigdy nie trwają zbyt długo. Masz rację. Hej! Jeszcze nie weszłyśmy do sklepów, a wy już macie nowe ciuchy. Nie do wiary, że wreszcie to zauważyłaś. Dalej, dziewczyny, wysiadamy. Co dalej, Valtorze? Właśnie, proponuję uderzyć na miasto całą naszą mocą. Nie, tym razem wykażemy się odrobiną finezji. Gdy zapadnie zmrok, zdobędziemy wszystko, czego nam potrzeba. Co ci jest, Muzo? Właśnie, wyglądasz na bardzo przygnębioną. Niech zgadnę, skoro Muza jest smutna, pewnie chodzi o Rivena. Szczerze mówiąc, cały czas się zastanawiam, czy z nim nie zerwać. Sprawialiście wrażenie szczęśliwych.
Kiedyś pewnie tak, ale ostatnio jest coraz gorzej. Zastanów się jeszcze, może potrzebujecie więcej czasu. Na pewno nie. Muza ma rację, faceci są beznadziejni. Spójrzcie na mnie, zero chłopaków, zero problemów. Żeby to było takie proste. Mówisz tak, bo masz żal, że zostałaś zaręczona za swoimi plecami. Najgorsze, że moi rodzice nadal chcą doprowadzić do tego ślubu. Nie możesz się na to zgodzić. Mam ich dość. Mojego ojca, podrywaczy i w ogóle wszystkich. Ale jesteś twarda, Leila. Może przydałby się w tej dyskusji głos prawdziwego mężczyzny, skoro już się koło nas przez przypadek pojawił. O-o. No rozchmurz się, Leilo. Nie odrzucaj adoratora, który od godziny tylko dla ciebie moknie w tym deszczu. Wydawało mi się, że cię skądś znam. Bardzo przepraszam, nie chciałem cię szpiegować. Nienawidzę, gdy ktoś czai się w krzakach i podsłuchuje moje prywatne rozmowy. Leilo! Oho, chyba nie zrobiłem na niej dobrego wrażenia. Nie chcę tego małżeństwa. Uwaga, mieszkańcy Magix! Za 20 minut zabiorę z waszego Muzeum Magii starożytne Oko Wiedźmy. Waltor! Oko Wiedźmy? Już sprawdzam. To wyjątkowy kamień, który kiedyś należał do czarownic. Albo mi go oddacie, albo siłą sam go zabiorę. Nie oddamy go bez walki. Najwyższa pora zmierzyć się z Waltorem. Ten kamień ma wielką moc. Nie może wpaść w jego łapska. Czyżbyście się wybierały gdzieś beze mnie? Jesteśmy razem, więc poradzimy sobie. Ten amulet jest zbyt potężny, by mógł wpaść w niepowołane ręce. Ponieważ Waltor zapowiedział wizytę, należy ukryć Oko Wiedźmy. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz grobowiec. Przydzielę dodatkowe straże. Pośpieszmy się. Na szczęście Waltora jeszcze nie ma. Co to za dziwny dźwięk? Włączyli specjalne zabezpieczenia. Ta energia wygląda dość znajomo. To, co tu widzę, przypomina mi dzisiejsze zajęcia z istotami z wymiaru Negatus. Tamte okazy podobno miały być bardzo rzadkie. Nie zapominaj, że stoimy przed Muzeum Magii. Wszyscy zebrali się pod wielkim grobowcem. Jestem pewna, że tu właśnie chcą ukryć Oko Wiedźmy. To chyba oczywiste, skoro tam jest najbezpieczniej. Jednak nie rozumiem, dlaczego Waltor poinformował wszystkich o swoim zamiarze. Najwyraźniej ma jakiś plan i chce w jednym miejscu zgromadzić jak najwięcej ludzi. Ani śladu Waltora. Niepokoi mnie to długie czekanie. A mnie bardziej niepokoi ten chłopak, który nas śledził. Po prostu mu się spodobałaś. Uważam, że niepotrzebnie tak się uniosłaś. Być może. Nic na to nie poradzę, że wyczułam w nim coś fałszywego. Potrzebujecie pomocy, dziewczyny? Znowu ty? Czego chcesz? Oferuję swoją pomoc w walce przeciwko Waltorowi. Na imię mam Opfir. Chwileczkę, jak się tu dostałeś, skoro muzeum jest objęte specjalną ochroną? Trochę magii. O, młody czarodziej. Nie chciałabym być złym prorokiem, ale nasz nowy znajomy może być sługą Waltora. Chyba nie mówisz tego poważnie. Ciekawe, że pojawił się akurat teraz. Śledził nas. Leilo, spójrz, czy ja mógłbym cię okłamać? To Waltor! Oto jestem, jak obiecałem. Dajcie to, po co przyszedłem. System obronny gotowy do ataku. Zaatakujmy razem z nim. Lepiej zaczekajmy, zobaczymy, co zrobi Waltor. Ona ma rację, to może być częścią jego planu. Dobra, obserwujmy, co się będzie tutaj działo. Na razie, pozdrów Kazie! Nie zdążyłyśmy wypowiedzieć jednego zaklęcia! Jest silniejszy niż kiedyś. Zaczynam tracić wiarę, że kiedykolwiek go pokonamy. Niesłusznie. Według moich ustaleń mega zaklęcie działa na zasadzie baterii. Minie trochę czasu, zanim znowu się naładuje. W takim razie, na co jeszcze czekamy?
Schowajmy się wszyscy w grobowcu. Mamy niewielkie szanse, ale musimy chronić oko wiedźmy do samego końca. Co za pogrom. Minie sporo czasu, zanim dojdą do siebie. Hej! Ha? Stójcie, to Trix! Jesteś pewna, że je widziałaś? Dlaczego leciały w inną stronę? To bez sensu. Walka rozgrywa się w grobowcu. Jeśli będziemy tak tu stały, spóźnimy się. Posłuchajcie mnie, proszę. Dzieje się coś bardzo dziwnego. Baltor najpierw powiadomił ochronę, później zaatakował, a teraz pojawiły się Trix. Spójrzmy, co dzieje się w grobowcu. Możesz nas zniszczyć, ale nie oddamy ci oka wiedźmy. Nie ma sprawy. Zatrzasnął drzwi grobowca. To znaczy, że oszukał nas wszystkich. Wcale nie chodziło mu o oko wiedźmy. Chciał tylko pozbyć się wszystkich strażników miasta. Wiedziałem. Baltor planował wykraść coś zupełnie innego. Założę się, że Trix już to załatwiają. Według moich danych szkatuła, w której umieszczone było oko, to magiczna szkatuła Agadora. Tyle zamętu o głupią skrzyneczkę. Szkatuła Agadora może pomieścić w sobie nieograniczone zasoby magii. Sprytny wynalazek. Baltor będzie trzymał tu wszystkie wykradzione zaklęcia. To mi się podoba. A nam się to wcale nie podoba. Lodowe strzały! Ja się tym zajmę. Koniec zimy! Zbieżność! Słoneczny wiatr! Ściana huraganu! Mamy je! Daj spokój, Baltor rozkazał nam tylko zabrać szkatułę Agadora. Za późno! Gotowe? On tu jest! My mamy szkatułę. Baltor! Baltor! Wyczułyście moją obecność, ale to za mało, żeby was ocalić. Mamy inne sposoby. Do dzieła! Konwergencja! Zaginiony świat! Dzielne dziewczyny powstrzymały mnie przez kilka sekund. Czyżby? Enchanty! Magiczny Enchanty! Zobaczysz wszystko! Poczujesz siłę Wings! Enchanty! Co? Odseparujmy od Baltora i Bloom pozostałe Wings! Proszę, proszę, Enchantix i Ogień Smoka w jednym. To dopiero wyzwanie. Ty i ja, sam na sam. Na szczęście szyby tutaj są czaroodporne. Nie zamierzam cię okłamywać. To, co pokazałaś, dalekie jest od ideału. Szyba się już skończyła. Boisz się mnie zaatakować? Ależ nie, po prostu wolałam zaczekać na moje przyjaciółki. Kurczę, trudno nadążyć za tymi dziewczynami. Pewnego dnia, Bloom, zerwę czarodziejski wisiorek z twojej szyi i dodam go do swojej kolekcji. Ale póki co zniszczę jedną z was. Ciebie! Leilo! Nie! Co za wzruszający widok. Wypuść go, Baltor. Prędzej przerobię go na proszek z bohatera. Chyba, że oddasz mi szkatułę i uwolnisz Trix. Co robimy, Bloom? Zapytajcie Leilę. To w mocy jej Morfixu znajduje się szkatuła i Trix. Zastanów się, Leilo. Nie ma żadnej pewności, czy Okwir nie służy Baltorowi. A jeśli naprawdę nie służy, musimy go uratować. Cóż, wypuść go. Niczego więcej nie chciałem. Musimy szybko powiedzieć Faragondzie o wszystkim, co tu zaszło. Może niech to zrobi Okwir. W
końcu to jego wina. No nie, znowu podsłuchiwał. Nie znoszę go. Boję się, że twe moce zawiodą, kiedy będziesz potrzebowała ich najbardziej. W następnym odcinku klubu Wings będziecie gościć na królewskim weselu. Nie przegapcie takiej okazji. Z różnych powodów będzie to niezapomniana uroczystość. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa, Studio Eurofon. Reżyseria Dorota Kusmałeczka. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Magdalena Krylik, Iwona Rulewicz, Brygida Turowska, Krystyna Kozanecka, Tomasz Błasiak, Cezary Skieciński, Janusz Wituch, Anna Wiśniewska, Dorota Kawęcka i inni. Piosenki z tekstem Andrzeja Gnitszuka śpiewały Katarzyna Łaska, Magdalena Krylik, Magdalena Tul, Aneta Figiel i Beata Jankowska-Zimas. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Czeka gdzieś. Wielka jest przyjaźń i więź, że potrafi tak losy spleść. Klub Wings to my, możesz gwiazdą być, wznieść się ponad tłum, jak Flora albo Bloom. Klub Wings to my, wciąż zachwyca nas, wspólnych działań moc, wspólnych przygód plan.